Hej, czołem moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was serdecznie. Oczywiście z kolejnego odcinka z Moonlightera. Wchodzimy sobie teraz do lochu naszego desertowego, żeby troszeczkę kasy sobie jeszcze nafarmić. Aby się ulepszyć na maksa i może zrobić bossa. Zobaczymy. O ile w ogóle do niego dojdziemy. Więc tak, dzisiaj maksymalizujemy oczywiście znów nasze zyski z tego wszystkiego. Może te DPS naprawdę są spoko. O! Oczywiście jeszcze nie w tą stronę. Co to było? Co to było? Halo? Co to było? Co tu się odwaliło? Jeszcze nawet mi przedmioty nie chcą podlecieć. No nie. No nie. Oczywiście tak, jasne. Super. Super! Tak, widziałem secret, spokojnie. Widziałem secreta, spokojnie. I kolejny challenge. Kolejny challenge. Zobaczymy, co mi tam dropnie z tego. Co nam w sumie dropnie. Co to za oszustwo? Halo? No nie, no to jest kurwa śmieszne. To jest śmiechowate pod tym względem. Tu jesteś. No jednak to życie to by się przydało większe. To życie by się przydało większe. I ten bebzik wcale nie jest taki dobry. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się ten stworek. Jednak stun to stun. Kurde, tą grę porąbało. Ewidentnie ją pojebało. Pojebało to jest mało powiedziane. Nie no, zaraz będę musiał się cofnąć. Dobra, to czytaliśmy. To czytaliśmy, więc na luzie. Tylko tak, teraz jest problem taki, że... Że. Moc nie, no Shiro, przestań. Się wywalać. Przestań się wywalać. Stun był lepszy. Stun mi się bardziej podobał. Stun mi się ewidentnie bardziej podobał. Dobra, tutaj to wyszło. Tylko tak, gdzie jest boss? Gdzie jest cholera boss? Tu jest boss. Wolałbym jednak te lochy penetrować na drugim poziomie. O. No nie, Shiro. Shiro. The fuck are you doing? The fuck? Jestem już chyba zmęczony po tym maratonie. Z Moonlightera. Lecimy niżej, lecimy niżej. Może coś nam się jeszcze odkryje. Miejmy nadzieję przynajmniej. Bo bardzo się zagadłem na tym, że jednak nie było żadnego przedmiotu, który nas w jakiś sposób ulepszył. Najpierw był amulet, potem była ta kostka, która nas teleportowała i pozwalała wracać, a tym razem nie było nic. No i brakuje mi nadal niestety potek, które zostały... Które zostawiłem, chciałem powiedzieć, ale nie zdążyłem powiedzieć. Muszę w końcu wziąć te potki, kurde, no. Co to jest? Halo, 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 łatwopalny płyn. Dobra, co możemy wywalić? To nam potrzebne? Nie sprzedawaliśmy tego. Według ceny. To nam nie jest potrzebne. Pustynny kamień 2000... Co? Ale tu są ceny! Ale tu było dużo tego. 440 też jest dużo tego. 300... No kurde, nie ma co zostawiać. Zbytnio. Nie ma co zostawiać. Naprawdę nie ma co zostawiać.
co my teraz z tym zrobimy? Co my z tym fantem zrobimy? To było po 2,7... O nie, no kurde. Łatwopalny pył, po ile to chodzi? Pył czy płyn? Płyn, przepraszam. 4, prawie 5 tysięcy, bierę. No tylko ognistą galerę to jeszcze mogę sprzedać. No i ten kryształ wzmacniający, to nic innego zbytnio nie mogę. Won. Albo się cofnę, albo się nie cofnę. Lutownica była po 5000. Kurde, no muszę się cofnąć. A ile cofnięcie? Ile cofnięcie? 18 tysięcy. Ale chyba warto. Przynajmniej tak mi się wydaje, że warto. To wydaje mi się też, że ja powinienem bardziej brać przedmioty przeklęte, a zostawiać przedmioty, które się będą mi stakować. Bo niestety przedmioty przeklęte się nie stakują. I zostawiam tego bybzika, bo jest bez sensu. Ja wolę jednak slime'a. Slime to jest slime. Wejdź. Wejdź i sprzedawaj. 4000. Dobra, nie wiem po ile to się stakuje. No, sporo się stakuje. Ja bym otworzył sklep, żeby nam kasy nie brakowało. Niech oni to sobie kupują na luzaczku. To się chyba na 5 stakuje, tak? Dobrze pamiętałem. No, widzicie, z jednego tego już nam się tak naprawdę zwraca cały koszt wyprawy. No, to się opłaca wracać. Opłaca się wracać. To prawda, to boli na początku, jak my jednak to wszystko zostawiamy. Zostawiamy, jak wydajemy tą kasę na powrót, ale no, to jednak się opłaca to robić. To jest dosyć opłacalne. Czemu wy ten szot kupujecie? Jeden taki wypad i już mamy tak naprawdę gotowe wszystko. No tu 12 tysięcy. No widać, że to się opłaca. Magnetyt. Tego nie sprzedawaliśmy. Co wy ten szrot kupujecie? Halo? Przestańcie. No w końcu. Właśnie mi się podróż zwróciła. I od razu potki może wyjmiemy. O! Było za 18, sprzedaliśmy za 24. Nie no, ta kasa to się jednak opłaca. 23 tysiące za same lutownice. Pięknie. Pięknie. To było po 300. No to jakoś się nie opłacało brać w sumie. O, dobra, mamy to. Zalejemy rynek moonlighterowskimi lutownicami. Chyba wszystko sprzedaliśmy z tego padła. Nie, jeszcze jedno zostało. Dobra. Jeszcze jedno zostało. Ten łatwopalny płyn kosztuje... My już to patrzyliśmy. 4495. To też się opłacało brać. Dobrze mówię? Nie, 4950. Przepraszam. Ale bym był stratny. No i pięknie. Oj, zwraca. Teraz pójdziemy jeszcze sobie ulepszyć broń do końca. Jak dobrze pójdzie. I tak jak nam gra tłumaczyła, w nocy podobno jest lepszy lód. Więc też trzeba o tym pamiętać. Dobra, sprzedajemy to. Plus to. Tu sobie jeszcze to włożymy. 440 też się nie opłacało chyba brać tego. Te kory... Nie braliśmy ich chyba.
Nie sprzedawaliśmy ich jeszcze. Nie, no dobra. To 18 tysięcy nie jest tak jednak dużo. To nie jest dużo za powrót. To nie jest dużo za powrót. Pięknie. Pył izolujący. Ile to kosztuje? Ile to kosztuje? Czy pył, nie płyn? 2255. Tylko czy nam to nie było potrzebne, tego nie wiem. No ale dobra, co najwyżej jedno sprzedamy, trudno. Silnik termomagnetyczny. 10120. No, tu już są fajne ceny. Tu już są fajne naprawdę ceny. Tylko my tego potrzebowaliśmy chyba do zrobienia czegoś, tak? Może i nie. Może i nie. Dwa silniki kosztują, kurde, 20 tysięcy. Oho, 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 oho. LB to jest ten. Ukradnij, ja cię kopnę w dupę. LT, nie LB. LT, nie LB. Trzeba pamiętać. Czy my coś jeszcze możemy sprzedać? Ten Magnetic Core, tak? Nie. Magnetyt. Magnetyt. Gdzie tu jest magnetyt? Magnetic Core. A magnetytu to ja tu nie widzę. Nie, dobra, jest magnetyt. 880 gold, to jest malutko, hej. Prawda, dużo go leci. 880 golda. On się stakuje chyba po dychu. Nie no, teraz normalnie kasy jak lodu mamy. Kasiorki jak lodu. No kupuj ten magnetyt jeszcze, tak, tak, tak. To już wszystko, co mamy w sumie. Weźmy sobie jeszcze te potki. Gdzie one są? Są te malutkie potki. Możemy wziąć to tu, dobra. No to sobie włożymy do ekwipunku. Dwa itemki kupcie i spokój. O, 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 dobrze, dobrze, dobrze. No i fajno. I to już będzie wszystko. Kończymy. Wychodzimy przed czasem, bo przed czasem, ale... Ale jednak. Ile nam tutaj kasy wyszło? 218 tysięcy. Pięknie. Bardzo przyjemnie się takie kwoty ogląda. To ty jesteś tym kupcem, o którym tak głośno? Tym, który pokonał strażników i otworzył lochy? Czy byliśmy do Rinioki z daleka tylko po to, aby cię spotkać? Ja tobie nie ufam, gnoju jeden. Jesteś gnojem. Złodziejom powinni ręce upierdzielać. Zaklinanie. Dobra. I to jest już max. To jest już max. Dobra, mam 200 tysięcy jeszcze, to jest miło, bardzo miło. Czy my już możemy w razie czego bankiera sobie tu zrobić, czy nie? W nocy nie możesz korzystać... A, dobra, dupa. Wracamy do naszego dungeona z ulepszonym... z ulepszoną bronią, przepraszam. Wracamy, wracamy. Ale widzę, że przedmioty poznikały po teleporcie. Szkoda. Kodziuchno. Oho, sporo mi zadał. Ało! No i tyle życia już bym stracił, naprawdę. Oj, ja to jestem genialny.
Jacy jestem genialny. O rany, teraz mogę to potwierdzić. Na samym końcu każdego z lochów mieszka ogromna bestia. A, to już czytaliśmy. No i musimy się cofnąć. Najgorsze jest to, że tak naprawdę już tu byliśmy, więc te stworki się wszystkie porespiły. Ale dzięki temu widzimy, gdzie jest boss. A boss jest tu, w dół. O tyle dobrze, że zawsze mamy tą kasę, czy kasę, nowe przedmioty, nie? Też tu się chyba nie porespiło, no właśnie. To jednak nie mamy nowych przedmiotów. Aha, bo to było wejście, dobra, to było wejście ogólne. No nie, jednak są przedmioty nowe. A nie, bo tu, dobra, nieważne, nie ma nowych przedmiotów, bo tu jednak jakby nie patrzeć, nie byliśmy jeszcze. Dobra, to sobie w ten sposób zrobimy. I to możemy w ten sposób. Pykło. No i one są okropne. Te slimy są okropne, naprawdę. Te slimy są okropne. To co, próbujemy trzeci poziom? Próbujemy. Próbujemy, kochani. Nie patrzyłem, nie! No nie! Kurde, w blaszka! Nie zauważyłem, ile mam życia! Ale lama totalna! Ale ja to spartoliłem! Nie mogę sobie darować! Ale ja to zlamiłem! Nie patrzyłem, ile miałem życia! Nic a nic! Ja pierdzielę. Ojej, ile to hituje. A miałem 5 potek przecież, kurde. Nie spojrzałem. I mam nauczkę totalną. Ale jestem zły. Tak głupio przegrać, naprawdę. To było głupie, co zrobiłem. Totalnie głupie. Tyle przedmiotów poszło się. Oj. No ale jestem zły. Spartoliłem to. Taki banał. Najgorsze jest to, że ten boss zapierdziela. Dobra, to mi nie przeszkadzało w sumie, że tyle życia straciłem, bo i tak szedłem zaraz sobie do tej leczniczej oazy. Więc to mi nie przeszkadza nic a nic. Przedmiotów mam sporo już, no ale jeszcze chyba trochę starczy. Oj, jaka głupotka, ale głupotka, totalnie głupotka. Naprawdę, spartoliłem to, totalnie spartoliłem. Głupie, naprawdę głupio to zrobiłem. Domka się wysłało do sklepu? Nie. No, oczywiście, jeszcze spadnij. Jeszcze mnie zaraz coś zabije. Nie, no cofam już. Cofam stąd, tylko muszę zabić tego stworka jeszcze. Cofam, bo z tymi przedmiotami to już jest krucho. Z życiem w sumie też. Kurde, nie wziąłem tych przedmiotów, a te przedmioty są drogie. Oj, kurde, no ja nie wiem, nie myślę totalnie. Nie myślę. Te przedmioty znikną. Jestem tego pewien.
Dobra, od razu to wystawiamy, żeby nie było. Będzie spokój. Oczywiście na razie nie muszę nawet otwierać sklepu, bo i tak jest noc, ale... Ale ogólnie możemy to ogarnąć w sobie. Tu by się jakaś skrzynka na handel przydała. Dobra, to sobie zachowujemy na dalszą podróż. Dobra moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my widzimy się w następnych odcinkach z Moonlightera. Zobaczmy jeszcze tylko, czy możemy to ulepszyć. Teoretycznie możemy. 160. Też 160. A dobra, ulepszmy. Trochę kasy w tyłek, ale starczy jeszcze. Dobra, moi drodzy, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej!